Nadchodzący patch będzie naprawdę dziwny i dziwne będzie też nowe DLC, które wchodzi do gry, bo takie widoki, że Warszawa ze 100 punktami developmentu czy z 1000, to będzie raczej już norma. Witam imperialistów, tutaj Lukas i witam was w dniu premiery najnowszego dodatku do Europy Universalis 4, Leviathan. Wreszcie zeszło embargo i wreszcie mogę wam wrzucić materiał na temat nadchodzących zmian, które pojawią się w grze oraz z patchem 27 kwietnia, kiedy gra stanie się po prostu dostępna dla wszystkich. Nie wiem kiedy, czy w godzinach porannych, czy w godzinach wieczornych, różnie z tym bywa. Dzisiejszy materiał jest po to, żeby w sposób treściwy i skondensowany przedstawić wam wszystkie najważniejsze zmiany, jakie zaszły w tej grze, a potem spodziewajcie się naprawdę wysypu materiałów u mnie na kanale w tym tygodniu, w zasadzie codziennie. Oczywiście spodziewajcie się też, że będę coraz częściej streamował Europkę, więc zapraszam na Twitcha i pofollowowania mojego kanału. Zacznijmy od tej mniej przyjemnej części, czyli tego, za co musimy zapłacić, żeby to dostać. Monumenty. Jedna z rzeczy, która będzie miała bardzo duży wpływ zarówno na gry single player oraz multiplayer, ponieważ na pewno zaburzy balans tych rozgrywek. Monumenty to specjalne budynki, które znajdują się właśnie w jakichś prowincjach bardzo konkretnych i przykładowo tutaj Hagia Sofia w Konstantynopolu, dająca na maksymalnym poziomie rozwinięcia właśnie następujące bonusy. Każdy monument będziemy mogli właśnie rozwinąć do trzeciego poziomu i różnie one startują. Niektóre mają pierwszy, niektóre drugi, a niektóre w ogóle muszą powstać w momencie rozgrywki. Każda rozbudowa kosztuje 1000 golda i zazwyczaj trwa 10 lat. Możemy przyspieszyć ten proces, wydając 300 golda oraz następnie 1000 manpowera. Każda rozbudowa o 2 lata. Hagia Sofia jest przykładem monumentu, który nie robi wrażenia, ale są takie, które zrobią spore wrażenie. Na pewno przy kampaniach World Conquestowych każdy będzie chciał zdobyć Alhambrę, ponieważ na maksymalnym rozwinięciu da ona nam praktycznie od początku rozgrywki Administrative Efficiency, czyli jeden z najważniejszych modyfikatorów podczas podboju świata. Robi wrażenie, prawda? Monument, który naprawdę może zamieszać na multikach, znajduje się w Shivranie i daje on przekoksane bonusy. Dyscyplina, Land Fire Damage, Land Damage Received, wszystko to po 10-15%. Masakra. Pruska dyscyplina robi brybry, no ale nie do końca. Chyba że jakimś cudem Prusy będą miały zarejestrowaną wiarę, które na starcie rozgrywki występuje tylko w jednej prowincji. Więcej o monumentach powiemy sobie w osobnym odcinku, gdzie przejrzę wszystkie 48 monumentów z podziałem na to, które są dobre, które są złe i gdzie leżą oczywiście, bo niestety Paradox nie dostarczył nam, przynajmniej do tej wersji, na której ja to rozgrywam, żadnej mapki, żeby je łatwo znaleźć. Myślę, że ta mechanika spowoduje, że wreszcie każdy zdobędzie World Conquesta bez najmniejszego problemu i poczuje się tym prawdziwym władcą świata. Pytanie tylko, czy będzie odczuwał z tego powodu satysfakcję. Druga mechanika, która dość sporo się zmieniła, dotyczy nam systemu favorów, sposobu ich pozyskiwania. Zobaczcie, na przykład tutaj z Litwą tracę nasze favory, bo nie mamy żadnego sojuszu, ale kiedy go zawrę, nagle favory zaczynają rosnąć. Powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, od czego to zależy, ponieważ dodawałem sobie mnóstwo dewa, podbijałem mnóstwo terytorium, dobudowałem mnóstwo armii, i ten współczynnik praktycznie się w ogóle nie zmieniał, na pewno ma wpływ na niego dyplomatyczna reputacja. Możemy teraz wysłać dyplomatę, który właśnie będzie za dyplomatyczną reputację jeszcze dodatkowo nabijał nam szybciej te favory. Fajne i czytelne, że wreszcie wiemy kiedy, ile tego dostaniemy i możemy sobie to wszystko poplanować. Kolejna sprawa z nimi związana już mi się nie do końca tak dobrze podoba, ponieważ doszedł cały panel favors tutaj. I tych akcji jest naprawdę sporo. Możemy za te favory dostawać pieniądze, dostawać dodatkowy manpower, marynarze, ale co najważniejsze, możemy połączyć się dynastią z danym krajem. Ja jeżeli do tej pory myśleliście, że często miałem unie personalne, to myślę, że w najbliższych odcinkach przekonacie się, że teraz będę ich miał pewnie z 10 razy więcej. I właśnie ta jedna akcja z uniami personalnymi powoduje, że cały ten system dla mnie staje się mech, ponieważ ułatwia jeszcze bardziej wszystko. Trzecia mechanika, która dochodzi w grze, jest naprawdę dobra i może spowodować, że w niedługim czasie dzięki temu zagram właśnie jakąś nacją kolonialną pod kolonię, bo wreszcie jest po co, wreszcie coś sensownego dają te kolonie. Kolonii mamy trzy typy,
kolonia koronna, kolonia prywatna oraz samozarządzająca się. I teraz w zależności od tego, jaki typ kolonii tutaj sobie stworzymy, bo też w zasadzie potem możemy to zmieniać w czasie, dostajemy różne bonusy, ale też różne bonusy dostaje kolonia, co jest wyjebiste. Niesamowicie mi się to podoba i zachęca do gry według tego typu. Następnie po stworzeniu kolonii mamy tutaj w panelu wasala następujące akcje, które są zależne od tego, jaki typ kolonii wybraliśmy. Czwarta mechanika pozwala właśnie robić takie kosmiczne liczby, jakie widzicie w tym momencie w Warszawie. A na czym to polega? Możemy teraz dokonywać centralizacji developmentu, czyli zabieramy z jakiegoś regionu development i przenosimy go właśnie do naszej stolicy. Region ten musi być terytorium albo kompanią handlową. Możemy też ten development tym guziczkiem zabierać naszym wasalom, ale to odbędzie się kosztem ich liberty desire oraz zadowolenia. Dziwaczna mechanika, tym bardziej, że Paradox na przykład znowu nie dodał mapki, która by nas informowała, gdzie zabraliśmy już ten development. Warto też wspomnieć o totalnym reworku religii totemistów, tylko obecnie chyba coś nie działa, więc nie będę o tym dokładniej mówił. Oraz Zoristrian. Tutaj też coś nie działa, więc też o tym powiem kiedy indziej. Możliwe, że będzie działało, jak wy już w to zagracie. Nie możemy też zapomnieć o misjach, które najczęściej są tak czy siak przekoksane. Tym razem, jeszcze nie wiem, zrobię z tego też osobny odcinek, gdzie przejrzymy sobie wszystkie te misje w różnych krajach. Jak działają, co dają i tak dalej. No to chyba przeszliśmy przez te najważniejsze, najciekawsze zmiany. Co prawda jest ich naprawdę sporo, zresztą jak tutaj widzicie. A w sumie to jeszcze Paradox dodał nam kanu dla wszystkich nacji w Oceanii. I te kanu mają działo. Jedno na pokładzie. Już widzę, jak to strzela. Radujmy się, bo właśnie przeszliśmy przez część płatną i przejdziemy do tej części, w której będziemy mówili o tym, co dostajemy za darmo, a wtedy, jak wiadomo, Polacy cebulacy, będziemy się radowali jeszcze bardziej. Po pierwsze, dostajemy mnóstwo nowych tagów prowincji w regionie Indii Wschodnich, Australii i Oceanii i muszę przyznać, że idee niektórych tutaj krajów są naprawdę przepotężne. Oraz mnóstwo tagów w Ameryce Północnej i o dziwo są one grywalne. Wreszcie można grać tymi krajami, bo już miałem okazję nawet to przetestować, a wy chyba nawet widzicie z tego kilka filmików u anglojęzycznych twórców. Sam zrobię z przejrzenia tych nacji za jakiś czas też filmik. Jak już jesteśmy przy tych nacjach Ameryce Północnej, zmieniona została już dla wszystkich mechanika migracji. I teraz za punkty militarne możemy przenosić się do woli, ile tutaj chcemy i natychmiastowo już bez czekania. Wyjebiście Paradox, wyjebista zmiana. Kolejna sprawa to nowe idee, już tym razem nie narodowe, ale te dostępne dla wszystkich. Te kojarzycie, były arystokratyczne, plutokratyczne, to teraz doszły na przykład właśnie również indiańskie dla krajów z governmentem tribesów. I nie ukrywam, są one dość ciekawe, na przykład tutaj koszty developmentu, dodatkowe morale, więcej manpowera, tańsze idee oraz co najlepsze province war score cost minus 20%. Teokracja Navajo? Jak najbardziej. Polityki wyglądają tutaj również przekosmicznie, zresztą zobaczcie sami, jak to się prezentuje. W teokracjach jest troszeczkę inaczej. Tutaj na przykład mamy do wyboru arystokratyczne, nie znikają, a same te Divine Ideas nie uważam, żeby były jakieś super mocne. Fire Damage Received, dodatkowe morale, National Unrest, dodatkowo troszeczkę manpowera. Polityki, no może oprócz tych na samym dole, też nie robią jakoś wrażenia. Na hordach dostajemy naprawdę przedziwną kompilację rzeczy. Tańsza kawaleria o 33%, to jest chyba najpotężniejszy modyfikator do tego. Agresywna ekspansja, Religious Unity i to akurat jest bardzo przydatne na hordach, wie to każdy, kto grał na hordach. Land Attrition, National Unrest, Caravan Power, po co to? Max Promote Culture i Cavalry Combat Ability plus 25%. Tak, spodziewajcie się, że niedługo zrobię z tymi ideami Polskę. I weźmy jeszcze dodatkowo arystokratyczne wtedy. Polityki są tutaj ciekawe i pasujące do Horde i o wiele lepsze niż było to w teokracjach. Swoją drogą, czy ktoś widzi, że coś tutaj jest nie tak w połączeniu z ideami religijnymi?
bo jeżeli ten modyfikator jest prawdziwy, to jest najsilniejsze combo, którym można nawracać cały świat. Tutaj naprawdę jest nadal napisane 100%. O mój Boże! No nic, zgłosiłem to jako buga do Paradoksu, mam nadzieję, że to naprawią. Bo nawracanie nie trwa nawet jednego dnia. Więc spieszcie się i róbcie one fate'a, bo może Paradoks tego nie naprawił i zrobicie one fate'a jakąś naprawdę ciężką religią. Przyszło nowe generyczne drzewko dla krajów totemistycznych z Ameryki Północnej. Całkiem fajnie się prezentuje. Czy też dla krajów z regionu Polinezji. Też nowe generyczne drzewko. Dwa kraje, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę, to Kmerowie oraz Maya Party. W tym regionie jest też mnóstwo innych krajów, dość ciekawych, ze zmienionymi ideami oraz nowymi misjami. Te kraje szczególnie polecam, ponieważ mają dość ciężkie disastery, które utrudniają początek rozgrywki i sprawiają, że jest ciekawiej. Tak czy siak planuję zrobić przejrzenie tych wszystkich krajów, będzie z tego osobny odcinek już na dniach. Te darmowe zmiany, które Wam pokazałem, no nie wyczerpują tej całej listy zmian, które dostajecie i właśnie w tym momencie Wam się prezentuje ich pełna lista po angielsku. Samych zmian typu naprawa bugów i tak dalej jest naprawdę sporo, ale to nie jest część tego filmiku, załączam ich listę w opisie. Przejrzałem i pokazałem Wam najciekawsze według mnie zmiany w mechanikach, no i troszeczkę pokazałem Wam mapy, bo przeglądania krajów będzie naprawdę sporo, jeszcze nigdy aż tylu nowych nie dodali, więc zrobię z tego osobny filmik. Dajcie mi znać, jak oceniacie te zmiany właśnie pod kątem mechanik, które zostały wprowadzone i monumentów, czy to jest coś super, czy może Wam się to totalnie nie podoba, bo zbytnio jednak ułatwia grę, czy może jest to takie mech, że w sumie who cares, co z tym będzie, czy nie będzie. Sam jeszcze nie podejmuję się ocenienia tego dodatku, za mało w niego grałem, bo tylko kilka dni. Sam boję się jednak, że wprowadzone zmiany, zwłaszcza te płatne, monumenty oraz favory, powodują, że ta gra po prostu stanie się nudna, bo wszystko zdobędziemy za łatwo i za szybko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zapraszam do komentowania, a ja tymczasem wracam do wysadzania gwiazd w Stellaris.